W związku z dyskusją, bujną dyskusją, która rozwinęła się pod jednym z filmów, dokładnie filmów dotyczących poprawionej receptury żytka, chciałem wam powiedzieć, że jako człowiek z otwartym umysłem postanowiłem zaeksperymentować i zmodyfikować jeszcze raz recepturę żytka na wersję trzecią bądź 1,3 beta. Wpadłem na pomysł, że zastosuję się do porad, do wskazówek, do sugestii tajemniczego użytkownika OHV12. No i zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Jestem sam tego ciekawy. Recepturę puszczę w kolejnym filmie, bo nie chciałbym przedłużać powyżej tam ileś tam minut tych klipów. Żeby było ciekawie, zobaczcie, dostałem coś takiego. To dzisiaj zakupiłem. Chodziło mi to po głowie. Chlorek magnezu, czyli chlorium calcium z Brefermu. Dzięki temu urządzeniu, że tak powiem, zmodyfikuję wodę. No i jestem ciekawy, co wyjdzie. No generalnie zostawię to bez komentarza. O, może tak. Ale całkiem pozytywnie do tego podchodzę, także zobaczymy. Zmodyfikujemy wodę, zagotujemy, odlejemy wężykiem, tak, osad zostawimy, dodatkowo dodamy gipsu, który obniży pH samej wody, dodamy tego chlorku wapnia, no i zobaczymy co wyjdzie. Zmieniam jeszcze raz zasyp oraz generalnie wszystko przewracam do góry nogami. A co będzie? We will see. Żeby było ciekawie, dzisiaj kolejny browar przy tej okazji domowy z Gdyni. W stylu Weizenbock, czyli koślak pszeniczny, czyli to, co wypuścił browar Amber. Browar Trybek wypuścił 18-stopniowego w skali BLG Weizenbocka o mocy 7,7. Z naszego arkusza kalkulacyjnego wynotowałem sobie, że na warkę, podejrzewam 20-litrową, użyto słodu monachijskiego 3,5 kg, pszenicznego kilogram, pilizneńskiego 0,33 kg, czekoladowego 0,32 kg, marynki 10 gram na 60 minut, to już zapewne w gotowaniu, na goryczkę, oraz chmielu lubelskiego 10 gram na ostatnie 10 minut. Drożdże to Gozdawa Bavarian Wheat 11. A więc Adam Trybułowski na tapecie, Brewery Gdynia. No zobaczymy, co tam słychać w tym Weizenbocku. Dosyć dobre zgazowanie, aczkolwiek z piwem nic się nie dzieje, proszę. No i cóż, zobaczmy, co tutaj w Weizenbocku będzie. Zdecydowanie, no chciałem powiedzieć, że zdecydowanie jaśniejszy, ale chyba nie od amberowskiej wersji. Raczej powiedziałbym, że jest piękny w stylu, bardzo podobny do mojego Weizenbocka w kolorze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze, ale tak to wygląda. O, teraz go opalcowałem. Wobec tego ja na chwilę go zabiorę. Teku. Proszę, teraz powinno być trochę lepiej. Na dole przebłyski rubinowe, które ja widzę doskonale. Piwo praktycznie ciemne, z pianą taką jak widać. Czyli piana średnio oczkowa. Czy trwała, to zaraz zobaczymy. No, bardzo ciekawy kolor. Piwo jest dość klarowne, praktycznie jest klarowne. Teraz jak patrzę pod dyfuzorem, to jest autentycznie, ja może trochę podwyższę, żeby... To jest kompletnie nieprofesjonalne, nie róbcie tego więcej. Może tak będzie lepiej wyeksponowane to piwo. Aczkolwiek teraz już dyfuzor pada. Ok, co mamy w aromacie?
No, typ, aromat bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy aromat. Typowy dla każdego Weizenbocka. Czyli mamy tutaj śliweczki, ciemne owoce. Jest solidna podstawa słodowa. Został tu użyty słód czekoladowy. I to w ilości 32 deko. Ja myślę, że ja go tutaj nie czuję. Zamiast tego czuć karmel. Ciekawe, jakiej barwy ten karmel był. Dobrze mówię? Nie ma karmelu. Słuchajcie, czuć karmel, to ciekawe. Monachijski, pszeniczny, pilzneński, czekoladowy. A ja czuję karmel. No czuć czekoladę. Jak się dobrze człowiek zapędzi w teku, to oczywiście czuć. Wobec tego, Adamie, na zdrowie. No, jest goryczka nawet na koniec. Ja nie wiem tak dokładnie, czy ona powinna być aż do tego stopnia widoczna, ale jest bardzo ciekawa wersja. Kocham to w piwach domowych, u piwowarów domowych, którzy eksperymentują ze stylem. Na piwo nie jest przegazowane. Myślę, że jest bardzo ciekawie wysycone. Wysycenie kompletnie nie przeszkadza. Jest na końcu goryczka, taka dwustopniowa, ale nie zalegająca. Ona się składa z chmielu, chmielowa, plus na koniec rozgrzewająco alkoholowa. Ale to jest 18 BLG. Jeżeli to było butelkowane to piwo w grudniu, no to jeszcze ma prawo przebijać rozgrzewający ten alkohol. Nie jest źle, bo on generalnie nie pali, a rozgrzewa. Nie zalega, czyli jest w miarę akceptowalny, ale jednak oprócz rozgrzewania jest takie delikatne szczypanie, ale to naprawdę niuans. Bardzo aktywnie pracują tutaj w aromacie ciemne owoce, takie suszone śliwki. To są te śliwki wędzone, które pojawiają się w sklepach w okresie Bożego Narodzenia bądź Świąt Wielkanocy, kiedy na dzień dobry sklepy pozycjonują właśnie tego typu zapachowe sprawy, żeby ściągały klientów. Są też rodzynki w aromacie, ale taki gold, takie rozumiecie, szlachetna, rodzynka gold, bo to gold jest jeszcze innym rodzajem rodzynki. No, świetne piwo. Piana no, nie jest trwała, ale no, mam tutaj na względzie to, że to jest prawie 8% alkoholu, a alkohol, jak wiemy wszyscy, piany nie polepsza. Dobrze, następnym, także bardzo dobre piwo, bez widocznych, rzucających się na nos czy oczy wad. Idealne piwo na wieczór, do takiego powolnego przełykania. Ten alkohol, pomimo tego, że jest na finiszu lekko rozgrzewający, no to jakby nie rzuca się na głowę, jest dobrze. Także Adamie, bardzo ciekawa, świetna propozycja na wieczór. Jeszcze raz dziękuję za możliwość spróbowania. A w następnym klipie ukażę Wam, i tam też proszę o propozycję, zmodyfikowaną jeszcze raz, po raz trzeci wersję AIP-y. Zobaczę, czy w Billsmithie jest coś takiego jak chlorek wapnia, czy też, nie, gips chyba jest jako dodatek, chlorek, nie wiem, nie zauważyłem, powinien być, bo nie jest to żadne tam jakieś wielkie udziwnienie. W sklepach to kosztuje około 11 zł, tak dla informacji, ten akurat Brefermu. To jest pojemność 100 ml, czyli tak naprawdę jeszcze nie spojrzałem nawet, ile się go zadaje. Aha, tu są różne dawkowania, od 3 do 8 ml na 10 litrów.
during the mash, czyli podczas zacierania, czyli pewnie danego na początku. To jeszcze przeczytam. Wobec tego zachęcam wszystkich do ważenia piwa w domu. Wychodzą świetne piwa, dużo lepsze niż na półkach sklepowych. Często dużo lepsze niż na półkach sklepowych, bo na tych półkach też są dobre rzemieślnicze piwa. Nie zapominajmy o tym. Ale do tego dochodzi satysfakcja. Satisfaction to jest most important rzecz w browarze domowym, u piwowara domowego. Słuchajcie, bardzo proszę o komentarze, bardzo proszę o dyskusję w tym temacie i zrobimy eksperyment, czyli zastosuję się do wskazówek, które są pod firmami i zróbmy taki eksperyment. Uważam takie piwo, jak będzie, jak uważacie i będziemy śledzili efekty. Co wy na to? Piwo zostanie wysłane na konkurs do Szczecina. Jeżeli otrzyma, czy otrzyma skróconą metryczkę, czy rozszerzoną, no to ja ją umieszczę, no właśnie, pokażę ją tutaj, a umieszczę ją na profilu facebookowym, żeby można było się, lub na Google Plus, żeby można było się jej dobrze przyjrzeć. Zrobię piwo tak, jak proponujecie i zobaczymy, co będzie. Sprawdzę jeszcze, czy mamy typowe nowofalowe chmiele amerykańskie z nowych bądź z jakich w ogóle zbiorów, bo trochę ich mam. Obawiam się, że wszystkich Amerykanów nie mam, ale poszukam zamienników i postaram się zastąpić. No, nie wiem, czy mam Galaxy, krótko mówiąc. Sprawdzam. Ja to sprawdzam. Co do receptury, ułożę ją na wzór AIPY, którą wyjdę z tego. Punktem wyjściowym będzie zasyp AIPY Czesława. Tej AIPY, która wygrała w Warszawie. No i na podstawie której uważono wciechanie Warka. Grand Championa. Nie, może ja coś mylę. Grand Championa oczywiście Bracki uważał. Grand Prix, przepraszam, Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix. Oczywiście chodzi o pierwszą warkę Ciechana, która była w miarę dobra. Już kolejne niestety ze swoją jakością się wahały. Czekam na propozycję, powtórzę się jak stara maszyna zepsuta. Ważymy w niedzielę tak, jak będzie w opisie. Postaram się zebrać te informacje i jutro umieścić przepis nakręcony na ekranie mojego kochanego linuxowego laptopa. Szczególnie Was pozdrawiam, drodzy widzowie kanału. No i Ciebie, OHV12 czy OVH12, no coś w tym stylu. Do zobaczenia. A koźlak jest naprawdę wyczepisty.